Nastrojowy pejzaż Starego Miasta w promieniach zachodzącego słońca. Ulicą Poselską idą Anna Rutz, Małgorzata Perdeus i Ireneusz Białek. Rozmawiają. Ireneusz Białek. No, jak chcesz chodzić śladami Wilego, to najlepiej tutaj, bo tu lubił mieszkać, na Poselskiej. Tutaj lubił spacerować, także takie jego miejsce w Krakowie. Wiesz co, dobrze to wiedzieć, faktycznie ładna uliczka. Anna Rutz. Ja lubię też chodzić swoimi ścieżkami. A, widzisz, i tak jest dobrze. I tak trzymać. Byle, żeby te ścieżki były dostępne, ale to już zorganizujemy. Ach, stary Kraków, wiesz. Ej, stary, ale piękny i coraz bardziej dostępny. Tytuł: Płynie ta rzeka. Zdjęcie portretowe Willego Ostrupa. Ireneusz Białek. Myślę sobie, że to jest wielki przywilej, że go znałem. Człowieka renesansu, bo takie było jego myślenie, tak go nazywaliśmy. Kadr przedstawiający Ireneusza Białka z Willim Ostrupem. On wtedy doradzał duńskiemu rządowi. Ja miałem 26 lat. Romantyczne wizje zmieniania świata na lepsze, umożliwiania dostępu do edukacji na poziomie uniwersyteckim osobom ze znacznymi niepełnosprawnościami. Widok z lotu ptaka, obraz gmachu Collegium Novum. Małgorzata Perdeus-Białek. Przede wszystkim w ogóle nie wierzyłam w to, że pomysł nawiązania kontaktu z kimś z tamtego świata jest możliwy. Ani w to, że my byśmy mogli wyjechać i zobaczyć, jak to jest w takim uniwersytecie, jak Uniwersytet Aarhus, a już zupełnie nie wierzyłam w to, że ktoś zechce podjąć ten wysiłek, żeby przyjechać do nas. Tak bardzo byłam zaskoczona tym, że udało się nam przeprowadzić to, że udało się nam nawiązać ten kontakt. Co więcej, że profesor przyjedzie do naszego uniwersytetu, żeby rozmawiać z nami. Zdjęcia Collegium Novum, przechodzący ludzie. Szerokie ujęcia z drona, obraz ulicy Jagiellońskiej i budynków uniwersyteckich. Mam w pamięci ten jego pierwszy przyjazd, pierwsze spotkanie. Pamiętam, jaka była pogoda, to bardzo ciepły listopad. Spotykaliśmy się zarówno w uniwersytecie, wtedy takie bardzo skromne pomieszczenie, jeden malutki pokoik, ale też spotykaliśmy się w mieście, spotykaliśmy się na spacerach i rozmawialiśmy w kawiarniach, w restauracjach, dużo rozmawialiśmy i poznawaliśmy się. Zdjęcie, kawiarnia. Irek i Willi rozmawiają i piją kawę przy okrągłych stolikach. Ireneusz Białek. On wywodził swoje podejście od filozofów Martina Heideggera, Martin Nussbaum, Sorena Kierkegaarda, ale potrafił te dość skomplikowane rzeczy przełożyć na prosty język. Można to było łatwo rozumieć. I zrozumieliśmy się bardzo dobrze. Myśmy się wtedy w Polsce czuli nierówno traktowani. Teraz to nazywamy już fachowo medycznym podejściem, czyli specjaliści, tak zwani specjaliści od niepełnosprawności, mówili nam, jak mamy żyć. Zmieniające się kadry z Willim Ostrupem. Anna Rutz. To, co mnie szczególnie ujęło w jednej z wypowiedzi Willego Ostrupa, to ten taki podział między systemem moralnego wspierania osób z niepełnosprawnościami, a edukacyjnego wsparcia. Kiedy słyszę, że ktoś ma moralny obowiązek, to tak trochę jakby czuł się wyżej nade mną i chciałby mi moralnie pomagać. A ja jako osoba z niepełnosprawnościami, z niepełnosprawnością nie oczekuję pomocy. Ja chcę mieć narzędzia w postaci dostępności. Poruszająca się na wózku Anna Rutz wchodzi do budynku Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ. Ten system wsparcia, który on wypracował w Danii, bazował przede wszystkim na tym, że on dyskutował i zapraszał i tworzył przestrzeń dla samych osób z niepełnosprawnościami. To znaczy nie wychodził z pozycji lepszego, że on wie lepiej, bo ma doświadczenie, nie wiem, biznesowe, naukowe i tak dalej. Ja to nazywam po swojemu dobrym, mądrym sojusznictwem. To znaczy, kiedy potrafię stworzyć taką przestrzeń, w której każdy bez względu na rodzaj czy stopień niepełnosprawności czuję się zaproszony do tego, żeby mówić
nie tylko o swoich potrzebach, ale wspólnie tworzyć rozwiązania, jak na te potrzeby można w mądry sposób odpowiedzieć. HOL – Centrum Wsparcia Dydaktyki. Widoczna, przyjazna przestrzeń dla osób z niepełnosprawnościami. Te dyskusje o mądrym sojusznictwie przewijają się w naszym środowisku i myślę, że to jest jeszcze duży temat i duży kawałek do przepracowania przez nas jako Polska. Zbliżenie na tablicę w budynku Centrum Wsparcia Dydaktyki. Laureat konkursu Kraków Bez Barier 2020. Kategoria Obiekty Użyteczności Publicznej. Zdjęcie klatki schodowej. Ireneusz Białek. W tym jego myśleniu i w naszym podejściu edukacja, zwłaszcza ta uniwersytecka, ma znaczenie absolutnie centralne. Człowiek wykształcony, jego szanse, nawet przy znacznej niepełnosprawności na rynku pracy diametralnie rosną. Brak wykształcenia oznacza, że te szanse diametralnie maleją. W związku z czym on umieszczał w tym swoim podejściu edukacyjnym wykształcenie w absolutnie kluczowym miejscu. Materiał filmowy z 2015 roku. Zdjęcia z otwarcia siedziby ówczesnego działu do spraw osób niepełnosprawnych w Kolegium Paderewianum II. Willi Ostrup. You can say you have a more social model some places and you have a more educational model which I would be promoting. Hol na czwartym piętrze w Kolegium Paderewianum II. Zebrani goście, wśród nich Willi Ostrup, przedstawiciele władz uczelni. Anna Rutz. Już czas najwyższy, żebyśmy jako szkoły wyższe w Polsce przeszli do tego systemu edukacyjnego wsparcia, które traktuje osoby z niepełnosprawnościami jako pełnoprawnych partnerów. Bliskie kadry wnętrz Centrum Wsparcia Dydaktyki. Ja uwielbiam słowo dostępność. Jako dorosła osoba, nawet z widoczną niepełnosprawnością, chcę być traktowana jak dorosła, więc nie chcę, żeby ktoś się mną opiekował. Anna Rutz podchodzi do stanowiska dotykowego w Centrum Wsparcia Dydaktyki. Drukuje bilet. Ireneusz Białek. Tutaj nie chodzi o ułatwianie, jak niektórzy sądzą, o uprzywilejowywanie w studiowaniu. Tutaj chodzi o wyrównywanie szans. Taka historyjka pamiętana przez wszystkich do dzisiaj krąży w zespole. Student jest zawsze studentem. Student is a student. Willi zawsze opowiadał, tak troszkę nas wypuszczając, o co w tym chodzi. Co znaczy być studentem? Być miłym dla wykładowców, mieć fajne przygody w czasie studiów. Na pewno tak, ale takim podstawowym obowiązkiem studenta, co jest? Uczenie się i zdawanie egzaminów. I żeby to było możliwe w przypadku osoby ze znaczną niepełnosprawnością, trzeba rozpoznać jej potencjał, możliwości, zapewnić technologie, rozwiązania alternatywne. Także to nigdy nie jest ułatwianie, ale zawsze jest wyrównywanie szans. Willi Ostrup. So in that sense that it's an educational model which puts education of the disability students with disability in focus. Zdjęcia z otwarcia siedziby DON w Kolegium Paderewianum w 2015 roku. Ireneusz Białek. Willi myślał w sposób bardzo szeroki, bardzo przestrzenny, ale w humanistyce. A z kolei w technologiach wspierających ci innowatorzy od komputerów tak samo myśleli w tej dziedzinie. Dzięki temu mamy narzędzia, o których nam się kiedyś nie śniło zupełnie, a które całkowicie zmieniają życie osób z niepełnosprawnościami. Ujęcia obrazujące działanie nowoczesnych technologii wspierających, dostępnego smartfona, wygrzewarki do grafiki dotykowej, przenośnej pętli indukcyjnej. To są narzędzia, które powodują, że wszelkie ograniczenia wynikające z niepełnosprawności dzięki technologiom wspierającym, właściwie można powiedzieć, że zwłaszcza w edukacji, po prostu znikają. I ta jego maksyma, student ze student, no tutaj po prostu uzewnętrznia się w całej swojej okazałości.
specjaliści Centrum Dostępności prezentują działanie nowoczesnych urządzeń wspierających edukację. Zdjęcia ze spotkania poświęconego 7 zasadom wsparcia edukacyjnego. Anna Rutz. Ja jestem ogromną fanką 7 zasad wsparcia edukacyjnego. Wiem, że Willi Astrup nie był bezpośrednio ich autorem. Małgorzata Perdeus-Białek. Willi nie wpłynął w sensie dosłownym. Willi nie wypracował tych zasad. Natomiast praca z Willim spowodowała, że myśmy poczuli potrzebę praktycznego uregulowania tego, co robimy. Zamknięcia tego w jakichś zasadach. Anna Rutz. Te 7 zasad wsparcia edukacyjnego to jest takich 7 latarni, które mogą być dla nas bardzo cenne w tym wytyczaniu tych kierunków i standardów dostępności. Ale musimy się przyznać też otwarcie do tego, że my tych standardów dostępności szkół wyższych jeszcze nie mamy i potrzebujemy rzetelnie jako środowisko się za nie zabrać. Małgorzata Perdeus-Białek. Ale na pewno, gdyby nie to, że pracowaliśmy razem, no nie wiem, na ile to mogłoby by powstać, na ile to mogłoby być świadome. A stało się, więc myślę, że to jest także dzięki jego wpływowi. Otwarta przestrzeń. Droga. W oddali skały Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Zdjęcie. Drogą idą uśmiechnięci Willi, Ania Wandzel, Gosia i Irek. Willi kochał w Polsce takie miejsca naturalne, dzikie. Wynajdowaliśmy mu gdzieś tam w Bieszczadach jakąś bacówkę. Siedzi ten stary baca, pali się to ognisko, leci ten dym, latają te muchy. Mówił nam wtedy, to wspaniałe, no w Danii to już czegoś takiego nie ma. Obrazy z Bieszczadów. Willi na tle cerkwi, drewniane chałupy. Zwiedziliśmy razem całą Jurę krakowsko-częstochowską. Strasznie mi się tam podobało, że niedaleko Krakowa jest taki teren fascynujący. Stare zamki, jaskinie, nietoperze fruwające. Zielone horyzonty z Jury. Ujęcia z lotu ptaka na skałki. Klimatyczne zamki. Mamy nawet takie piękne zdjęcie właśnie z Jury, gdzie cały szczęśliwy wychodzi z tej jaskini i spacerujemy w słońcu. Bliskie kadry na góry, bieszczadzkie połoniny. Był zachwycony Bieszczadami. To było dla niego coś niezwykłego. Jak z małej rafki spoglądaliśmy w stronę Ukrainy. Te Bieszczady tak mi utkwiły, bo siedzieliśmy długo przy ognisku, patrzyliśmy w gwiazdy, opowiadał mi wtedy o horyzoncie, jak ten horyzont wygląda, że takie wspaniałe to wszystko jest, bo nie ma zanieczyszczenia światłem. Można tak sobie siedzieć, sączyć wino, zajadać te oscypki z tej pacówki i patrzeć w gwiazdy. Zawsze powtarzał, że musi mieć w życiu wystarczająco dużo czasu, aby spokojnie patrzeć w gwiazdy. Noc, płomienie ogniska, rozgwieżdżone niebo. Blady, spowity mgłą świt w Bieszczadach. Przestrzenie małego Paderewianum, widoczne pasy naprowadzające, pola uwagi. Ireneusz Białek. Myśmy myśleli wtedy, może posługując się takim stereotypem państw skandynawskich, że jak już będziemy mieć tyle pieniędzy co w Danii, to rozwiążemy wszystkie problemy. Jakże byliśmy naiwni. Zdjęcie grupy uczestników wizyty studyjnej w Danii wraz z Willim Ostrupem wychodzących z budynku. Anna Rutz. No my jesteśmy teraz w takiej sytuacji, gdzie tych środków na dostępność jest dosyć spora suma, a te zmiany wciąż następują bardzo powoli. Poruszająca się na wózku kobieta wchodzi do budynku małego Paderewianum. Udaje się do biblioteki. Podchodzi do stanowiska recepcyjnego, przegląda broszurę. To wynika z tego, że po pierwsze my jako uczelnie cały czas cedujemy obowiązek zapewniania dostępności
tylko i wyłącznie na pojedyncze osoby albo pojedyncze komórki, takie jak Centrum Dostępności, Biuro do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami itd., itd., a tu potrzebne jest systemowe rozumienie, systemowe działanie. Ireneusz Białek. Ale okazuje się, że wokół jest tyle wciąż uprzedzeń wobec mniejszości w ogóle, ale w tym do funkcjonowania na równych zasadach osób z niepełnosprawnościami, choć wydawało się, to grupa jest taka może mało kontrowersyjna. A jednak. Kobieta wychodzi z windy i zmierza korytarzem na piętrze małego Paderewianum. Anna Rutz. Zapewnianie dostępności w 90% naszego czasu to jest praca z oporem jednostek, które nie rozumieją, na czym polega dostępność. Mentalnie, niestety w pewnych częściach struktur uczelnianych jeszcze jesteśmy w dawnym systemie społeczno-politycznym, a my chcielibyśmy już być w tym XXI wieku, w tym rozumieniu, że dostępność to są prawa człowieka, w tym rozumieniu, że osoby z niepełnosprawnościami mają taki sam potencjał i tylko trzeba go rozwijać poprzez zapewnianie usług dostępnościowych i ewentualnie kompensację pewnych ograniczeń wynikających z niepełnosprawności. Zbliżenie na dłonie osób dotykających plansze z układem pomieszczeń i przyciski w windzie w małym Paderewianum. Kobieta na wózku przemieszcza się po holu małego Paderewianum. Willi Ostrup. You need to adjust a lot of things in order to fit for the different kind of disabilities, which means that you have to have equipment, you have to have people who knows what to do, staff that is aware of how to behave in so-called disability-friendly environment. Ireneusz Białek. To ciekawe, że nie pozostawiwszy jakichś dzieł teoretycznych, to jego myślenie, Willis approach, jak mawialiśmy, podejście, model edukacyjny, student is a student, tak się to zapisało w wielu sercach i duszach. Zmieniające się kadry upamiętniające obecność Willego Ostrupa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wieczór na krakowskim rynku, fruwające gołębie, zbliżenie na pasaż Krzysztofory. Ireneusz Białek. Bardzo się cieszę, że grupa utalentowanych ludzi, która współpracowała z naszym mistrzem i przyjacielem, stworzyła tę nagrodę. Nazwaliśmy ją Willi Ostrup Accessibility Award i tak sobie marzymy, aby wyróżniała takie osobowości, takie postaci pełnokrwiste, charyzmatyczne, jakim on był, które dla tej dostępności poświęcają maksymalnie tyle, ile mogą, aby innym ludziom żyło się lepiej. Różne ujęcia z sali miedzianej w Pałacu Krzysztofory, z uroczystości wręczenia nagrody imienia Willego Ostrupa, zbliżenia namówców. Magda Kotlarczyk. Czy jest na tej sali albo w Państwa otoczeniu taki polski Willi Ostrup? Moment odczytania nazwiska laureatki nagrody. Wzruszenie na twarzy nagrodzonej, entuzjazm zgromadzonych, oklaski. Anna Rutz. I pomyślałam sobie wtedy, że ta nagroda to jest duży zaszczyt, a jednocześnie bardzo ogromne zobowiązanie do tego, żeby działać dalej, żeby tą sztafetę dostępności pociągnąć dalej, do jakiegoś poziomu doprowadzić i móc być może też wykształcić kolejne pokolenia, które w duchu Willego Ostrupa będą tą dostępność kształtowały. Anna Rutz odbiera nagrodę z rąk członków kapituły. Na twarzach widoczna radość towarzysząca składaniu i przyjmowaniu gratulacji. Anna Wandzel. Ja Willego poznałam pierwszy raz w Siedlcach na konferencji i pamiętam też te jego słowa już wcześniej przytaczane, że student jest zawsze studentem. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję za całą inicjatywę,
bo myślę, że Willi był takim rozsadnikiem idei i cieszę się bardzo, że ta myśl będzie dalej rosła. Beata Gulati. Pamiętam, że zrobiło to na mnie największe wrażenie, kiedy właśnie sam zadał sobie pytanie. Mówił o wsparciu studentów na Uniwersytecie w Aarhus, studentów z niepełnosprawnościami. Czy ja dobrze podałem ten tytuł? Czy student z niepełnosprawnością jest przedmiotem, podmiotem moich oddziaływań? Student z niepełnosprawnością to jest tak naprawdę student. I pamiętam, że to był szok, który zmieniał moją świadomość, czyli próbowałam myśleć o takim dostępie, o takim wyrównywaniu szans, które spowodowałyby, że student wchodzi na zajęcia tak jak każda inna osoba bez niepełnosprawności. Jest to olbrzymie wyzwanie, przemieniające nasze myślenie o drugim człowieku. Kadry z wizerunkiem Willego. Małgorzata Perdeus-Białek. Dzielił się swoimi obserwacjami. Po każdym jego przyjeździe tutaj, po każdym spotkaniu, bo też wyjeżdżaliśmy do jego uniwersytetu, do Aarhus. Z tych rozmów wynikały nowe pomysły na przyszłość. To myślę, że to był jego najistotniejszy wpływ. Rozmowa Mikołaja Sekreckiego, tłumacza języka angielskiego, z Willim podczas otwarcia siedziby DON w Kolegium Paderewianum II. Mikołaj Sekrecki. Właśnie to była jego cecha charakterystyczna, czyli mówienie bardzo mało i bardzo prosto, ale on był skuteczny po prostu, dlatego że za tym prostym językiem były głębsze treści. Słynne motto, student jest studentem, prawda, no come on, no to jest po prostu za proste. Ale właśnie za tymi prostymi wyrażeniami były pewne głębsze treści. I trzeba się było jak gdyby trochę z nim zaznajomić, żeby zrozumieć. Lech Kolasiński. Nawiązała się między nami, myślę, fajna nić porozumienia. Rozmawialiśmy o sztuce, rozmawialiśmy o projektowaniu i o tym, że projektowanie może oddziaływać społecznie, że można projektować dostępność, że można projektować empatię, że jednak środowisko ma znaczący wpływ na osoby, na widoczność osób, na ich funkcjonowanie. Łono przyrody, Dunajec, płynące tratwy. Ireneusz Białek. Byliśmy na spływie Dunajcem. To była dla niego niezwykła przygoda. Wciągał te zapachy lasu, ziół, świeżej wody, kontemplował te cudowne krajobrazy, które tam się zmieniały. Długo rozmawialiśmy, jak zawsze, i płynęliśmy tą rzeką. Spieniony nurt rzeki, zbliżenie. Ten spływ Dunajcem nabrał dla nas szczególnego znaczenia. Spłynęliśmy tą rzeką, wróciliśmy do Krakowa, zjedliśmy kolację, pożegnaliśmy się. Zostało nam z tego spływu takie zdjęcie. No nie pomyśleliśmy wtedy, że będzie ostatnie. Na zdjęciu Irek, Willi i Ania Wandzel. Uśmiechnięci spoglądają w stronę obiektywu. Planty, promienie słońca. Zaczęliśmy swoją drogę tutaj w Krakowie. Potem tyle ścieżek w Polsce, Danii, za Europie. Cały czas płynęła ta rzeka, płynie ta rzeka. Cały czas będzie płynąć ta rzeka. Połyskująca w słońcu tafla wody. Czarna plansza, na niej biały napis. Zawsze znajdujemy czas, aby spokojnie patrzeć w gwiazdy. Tekst napisów końcowych. Wystąpili Ireneusz Białek, dyrektor Centrum Dostępności Uniwersytetu Jagiellońskiego,
przewodniczący kapituły nagrody Willi Ostrup Accessibility Award. Anna Rutz, kierowniczka Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pierwsza laureatka nagrody Willi Ostrup Accessibility Award. Małgorzata Perdeus-Białek, trenerka w Centrum Dostępności UJ, twórczyni 7 zasad wsparcia edukacyjnego, członkini kapituły nagrody Willi Ostrup Accessibility Award. Mikołaj Sekrecki, tłumacz Willego Ostrupa podczas jego pobytów w Polsce, członek kapituły nagrody Willi Ostrup Accessibility Award. Lech Kolasiński, artysta-malarz, członek kapituły nagrody Willi Ostrup Accessibility Award. Beata Gulati, wieloletnia kierowniczka Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Siedlcach. Magda Kotlarczyk, dyrektor zarządzająca Google Polska. Anna Wandzel, dyrektor Mazowieckiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W filmie wykorzystano fragmenty nagrań z udziałem Willego Ostrupa podczas otwarcia nowej siedziby DON UJ, obecnie Centrum Dostępności UJ w Kolegium Paderewianum II. Zdjęcia realizowano również w Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ. Scenariusz Mateusz Bobek i Ireneusz Białek. Realizacja MB Film. Zdjęcia Bożydar Pająk, Mateusz Stąsiek, Mateusz Bobek. Montaż i opracowanie muzyczne Mateusz Bobek. Dźwięk Marek Krępa. Muzyka Universal Paris Music. Podziękowania dla Google Polska, partnera nagrody Willi Ostrup Accessibility Award. Tłumaczenie na polski język migowy Aneta Uchruska. Tłumaczenie na język angielski Mikołaj Sekrecki. Tekst audiodeskrypcji Marta Bylica. Napisy Justyna Wasłowicz-Marczak. Czytał Jakub Kosiniak. Kraków 2023.